dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj zapowiada się naprawdę fajny dzień, ponieważ za moment wybieram się na oficjalne otwarcie studia Alicji. Tak, dobrze usłyszeliście, na pewno pamiętacie ten vlog, gdzie pokazywałam Wam, jak Alicja jeszcze robiła remont w mieszkaniu i nie tylko. No i dzisiaj właśnie otwarcie oficjalne. Mam nadzieję, że spotkam się tam też z fajnymi dziewczynami. Ale co chciałam Wam powiedzieć? Oczywiście, że zabieram Was ze sobą, natomiast cieszę się niesamowicie, że Alicja otworzyła takie miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać, bo już w styczniu planuję zacząć warsztaty z Wami. Warsztaty, spotkania dotyczące świadomej pielęgnacji, spotkania takie kosmetyczne, gdzie będziemy mogli się spotykać w małym gronie, poruszać ważne tematy, uczyć się, poznawać kosmetyki, będziemy rozmawiać o zabiegach, będę układać Wam pielęgnację. No naprawdę będzie się dużo działo, ale to dopiero powiem Wam, jak już wszystko będzie gotowe, na pewno będą dwa terminy. No, cieszę się ogromnie, szykuję się, jadę, zabieram Was ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. Zobaczcie, patrzcie, jestem już na miejscu. Dziewczyny tam wszystko organizują. Zaraz Wam pokażę właścicielkę i nie tylko, ale najpierw Was oprowadzę. Aż sobie klapnę, słyszę domofon, czyli już idą kolejni goście, a ja jestem właśnie w takim pokoju biurowym, czyli pokój dla gości, dla przyjezdnych, ale też do wykorzystania biurowego. Widzę tutaj komputer, wszystko Alicja pięknie przygotowała, lecimy oglądać kolejne pomieszczenie. Dobrze, to jesteśmy w kuchni. A kogo ja tu widzę? Proszę bardzo, to ta piękna pani, która robiła mi makijaże na naszej sesji zdjęciowej. Proszę bardzo. Od razu powiem to oficjalnie. Nie zmieniaj fryzury, bo wyglądasz niebosko. Będę się trzymać. Dziękuję, dziękuję. Fajnie, że tutaj też dzisiaj jesteś razem z nami. Jak wrażenia? Od wczoraj. Widziałam twój przyjazd oficjalny. Tak, jeszcze wczoraj w nocy sprzątałam, ramy odkurzałam, robiłam opowanie i tak właśnie teraz przygotowuję napoje, bo w sumie zapomniałam o wodzie. A widzisz, no właśnie, zobaczcie, mamy tutaj jedzonko. Wszystko pięknie przygotowane, zaraz Wam pokażę co i jak. Słuchajcie, wykorzystam sytuację, bo złapałam Alicję, która jest tutaj, wszystko przygotowuje co i jak. Alicja, gratuluję Ci. Nie, ale czym Ty się stresujesz? Remont od lipca trwa i wczoraj jest to pewno. No właśnie, słuchajcie, widziałam u Alicji na Instagramie, że był problem z położeniem tej oto właśnie tapety, ale się udało. Jest przepiękna, słuchaj. Przepiękna jest ta tapeta, więc naprawdę świetnie to wyszło. Czekajcie, pokażę Wam tak troszkę z bliska, będzie lepiej widać na kamerze. Zgasić się. Nie, a co, widać jeszcze, jakaś podświetlana jest? Jakieś efekty podświetlane 3D? Już myślałam. No słuchajcie, super. Alicja, jak wrażenia? Masz już zapisy? Już mam, częściowo na styczeń i już coś planuję na marzec i już mam coś planuję na luty. No o, to już super, no, no świetnie, że już tak się zaczyna kręcić pomału. Super, ja Wam oczywiście zostawię wszystkie namiary na Alicję i na studio w opisie do dzisiejszego filmu. Tak jest, musimy zrobić reklamę. Słuchajcie kochani, a teraz jesteśmy w pomieszczeniu, które pokazywałam jak Wam jeszcze jak było w remoncie. I ten przepiękny żyrandol na pewno pamiętacie. O właśnie, bardzo dziękuję. Słuchajcie, tutaj za chwilę się wszyscy spotkamy, ale to właśnie tutaj też między innymi będą się odbywały nasze warsztaty. Więc zobaczcie jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Każdy element. No i co, muszę Wam jeszcze chyba pokazać łazienkę, ale zerknijcie na to.
jak to pięknie. Dobrze, słuchajcie, a teraz wchodzimy w to magiczne miejsce, które wam pokazywałam, jak było już prawie gotowe. Czyli jesteśmy w łazience. Ta-da! Zobaczcie, jaki tu jest piękny kolor. No, nie chcę nic mówić, ale dzisiaj się sama ubrałam pod kolor łazienki. Ale wykończenie ze złotem. O, proszę. Ten żyrandol. Ta piękna umywalka tutaj. Prysznic, wszystko jest. Słuchajcie, tutaj w tym studiu jest po prostu wszystko. Znaczące w moim życiu. Zaczniemy od mojej strony. Magda, która mi wprowadziła do życia beauty i uwierzyła we mnie i wzięła z internetu i stworzyła magię stronę internetową i dzięki niemu wszystko się zaczęło. Jesteś przeukochana. Moja mentorka Iza, która otwiera mi kolejne tajemnice biznesu. Koko, moja kochana. Ja tu. Która zawsze mnie wspiera, pisze i opowiada mi, no, opowiadała o mnie, no i to moja ukochana, wspaniała klientka z Włoch, która obie przechodzi ciemny razem przez drogę, więc jesteś przecudowna. Ona we mnie uwierzyła i zaprosiła na konferencję, bo z nią mam dwa wywiady, co uwierzyłam, że potrafię uczestniczyć w wywiadach, nawet więcej. I Kasia, mój aniołek, który i mnie maluje, i sprząta mopem, i robi zdjęcia. Z kobieta wielu talentów. Dokładnie. I jeszcze przyjdzie Marta, która też otworzy mi świat PR-u, ona za chwilę przyjdzie. No i kolejna Magda, która jest klub programem i dzięki niej to studio nabrało właśnie tego artyzmu, o którym aż żyłam, więc super, że jesteście. Jeszcze oddaję głos Magdzie. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody to give them a smile that lasts another year. Something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah, there's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are Christmas, baby. A ja zabieram się za gotowanie czegoś wyjątkowego, co bardzo mi się kojarzy z okresem przed świętami, ale myślę, że wam też. No oczywiście, w domu pachnie kiszoną kapustą, dla niektórych śmierdzi, a ja zabieram się właśnie za bigos. A skoro już otworzyłam czerwone wino do bigosu, to sobie nalaliśmy odrobinkę. Na zdrowie, kochanie. Na zdrowie. Jak widzicie, już pomału tutaj zaraz zacznie mi się robić kapusta, którą oczywiście zalałam wodą. Dodałam kostki rosołowe, pieprz, ziele angielskie, jałowiec, liście laurowe.
tutaj mi się moczą grzyby, suszone grzyby, które zbierała moja siostra. Jest oczywiście wino, które będę dodawać. No i oczywiście przygotowuję sobie pozostałe składniki, czyli kiełbaskę, którą będę podsmażać za moment, z cebulą, śliwki, które muszę pokroić i całą resztę, także zabieram się do pracy. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Ostatnia rzecz, która mi została do zrobienia dzisiaj, to jest wieniec na drzwi wejściowe. I miałam, słuchajcie, wieniec zeszłego roku, chyba tak. Był troszkę większy, więc już go sobie rozebrałam z tych rzeczy, które tutaj widzicie. Troszkę go zmniejszyłam i teraz będę go ozdabiać. No i gotowe. Tak to wygląda. Idę powiesić go na drzwiach i pokażę wam, jak się prezentuje. No, zobaczcie. Tak wygląda. Tak się prezentuje, no chyba może być, co? W tym roku w bieli, w czerwieni i w srebrze. No dobrze, moi drodzy, piękny bigos gotowy, choinka ubrana, dekoracje w domu zrobione, ja oczywiście błyszcząca się jak zawsze, proszę bardzo, po wieczornej pielęgnacji, ale uwielbiam ten okres, uwielbiam ten czas, mam nadzieję, że wy też spędzicie grudzień jak najlepiej, w najlepszej atmosferze, a ja, słuchajcie, kończę ten dzisiejszy vlog, bardzo wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że będziecie w kolejnych filmikach, będzie ich więcej tutaj na kanale, zresztą wy już o tym wiecie. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, buziaki. Pa! Massimo, chcesz się pożegnać? Buziaki, pa! Nie słychać, głośniej. Buziaki, pa! No, takie zakończenie na dziś.